Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o takim naturalnym produkcie dla naszego zdrowia jak doszek. Opowiem Wam, co to jest. Po co to jest i w jaki sposób my możemy w domu to przygotować. Takie, taka nazwa, takie określenie doszab jest używane w Armenii, Azerbejdżanie, w krajach wschodnich i oznacza mocno zagęszczony, wygotowany, skoncentrowany sok owocowy bez dodatku cukru. I oczywiście w tych nowoczesnych teraz przypisach bardzo często można znaleźć doszab z Cukrem. Natomiast, jeżeli chcemy mieć rzeczywiście naturalny produkt, lepiej tego cukru nie dodawać i w domu dodawać tego nie będziemy, bo tak naprawdę absolutnie nie ma takiej potrzeby. Najczęściej doszab jest przygotowywany z moreli, winogrona i morwy. My z wami zrobimy z morwy. Dlaczego z morwy? Bo po pierwsze jest znacznie tańsze w zrobieniu niż jakiekolwiek inne owoce. To jest raz. Po drugie, ona jest dostępna też w Polsce i jeżeli trudno będzie jej kupić, bo jednak może mało gdzie się sprzedają gotowe jagody, to na pewno znajdziecie kogoś ze znajomych, które mają, którzy mają takie drzewo u siebie gdzieś na działce w ogrodzie i możecie przyjść, poprosić i pozbierać, bo tak naprawdę te drzewa niesamowicie mocno owocują i zawsze można sobie uzbierać takie jagódki. No i oczywiście ze względu na to, co jest najważniejsze. Morwa jest uważane za drzewo życia. Ona ma tak niesamowity wpływ pozytywny na nasze Organizm, że nie wiem, czy jakakolwiek jagoda też w taki sposób może działać pozytywnie na wszystkie systemy naszego organizmu. I jeżeli chodzi ogólnie o to drzewo, to jest osobny filmik, który nagrałam. Jeżeli nie widzieliście, to ja Wam linka do tego filma, filmu tu wrzucę w opisie pod tym wideo. Także zaglądajcie w opis, czytajcie i znajdziecie na pewno. Tamten link. Najczęściej taki syrop z morwy jest wykorzystywany przy problemach z górnych, problemach górnych i dolnych dróg oddechowych. To znaczy, zaczynając od takiego zwykłego przeziębienia, kataru, bólu gardła i nawet przy takich poważnych problemach jak zapalenie oskrzeli, zapale, zapalenie płuc, astma oskrzelowa i jako profilaktyka, żeby te problemy się nie pojawiały i jako środek pierwszej pomocy, jeżeli coś już się zaczyna dziać, jeżeli ktoś się przeziębił, jeżeli jest gorączka, ból, może zadziałać jako środek napotny, jako środek przeciwbólowy, może nam wspaniale zastąpić na przykład sok z maliny i sok z maliny też będzie działał i napotnie i przeciwzapalnie, natomiast doszap z morwy będzie miał znacznie szersze działanie i teraz parę takich zdań wam powiem, resztę tam popatrzycie jeszcze w tym filmiku o morwie, bo przede wszystkim przy bólach gardla działa bardzo szybko, prawie momentalnie. Boli gardło bardzo nie ma znaczenia, czy to jest zwykłe zaczerwienienie, czy angina się pojawia. Bierzemy łyżeczkę do szabu, do buzi i trzeba w buzi podtrzymać troszeczkę kilka minut, żeby to się rozpuściło, żeby okazało to swoje działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, no i później oczywiście to połknąć. Mało tego, ten syrop jest niesamowity smaczny, bo to są same skoncentrowane jagody i nie ma tam nic. Poleca się także dokładnie w ten sam sposób w buzi podtrzymać przy paradentozie, przy różnych zmianach przy zębia, na śluzówce jamy ustnej, kiedy jakieś zmiany się pojawiają, jakieś stany zapalne, to jak najbardziej łyżeczka do buzi podtrzymać i po prostu połknąć to można zrobić dwa, trzy razy w ciągu dnia. Przy kaszlu mokrym, tak samo, albo łyżeczka do połknięcia, albo rozpuścić jedną łyżeczkę w jednej szklance ciepłej wody. Można po prostu w herbacie, którą lubimy, rozpuścić i będzie taka bardzo smaczna, e, słodka herbatka. I jeżeli chodzi o kaszel suchy, to jeszcze lepiej się sprawdzi, jeżeli zmieszamy nie po prostu z wodą, bo z wodą też można, ale jeżeli zmieszamy z kozim mlekiem. Mleko kozie samo w sobie ma bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm. On zawiera... Enzymy trawienne. On zawiera bakterie probiotyczne, które wspomagają nasz organizm w walce z każdą infekcją i w połączeniu z doszabem, dokładnie tak samo jak kozie mleko bardzo fajnie się łączy też z miodem, będzie jeszcze lepiej działało na nasz organizm przy kaszlu suchym. Jeżeli mówić o innych problemach zdrowotnych, kiedy my doszap polecamy? Tak jak mówiłam na początku, medycyna wschodu zaleca go praktycznie przy każdym schorzeniu. Przy takich problemach jak na przykład bóle stawów, w tym bóle reumatyczne, ze względu na przeciwdziałanie, na przeciwzapalne i przeciwbólowe działanie. Bardzo fajnie przy problemach układu sercowo-naczyniowego, czy to będzie nadciśnienie, czy jakieś problemy z serduszkiem, na przykład niedotlenienie mięśnia sercowego, czy problemy takie naczyniowe jak miażdżyca, bardzo fajnie sprawdza się u panów przy problemach z prostatą, i przy problemach z potencją, daje też bardzo dużo energii. I ludzie na zachodzie, właśnie Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, bardzo lubią doszab. U nich on używa się po prostu na co dzień i jako środek leczniczy, taki pomocniczy jak najbardziej, ale po prostu na co dzień, jako dodatek do herbaty, jako dodatek do różnych dań, także bardzo lubią i szczególnie. Nie panowie bardzo lubią, bo wiedzą, że on pomaga podtrzymać tą siłę męską. A jeszcze to w bardzo prosty sposób, i jeszcze to jest bardzo smaczne. Również polecę się przy zaburzeniach snu. I też parę razy dziennie, rano, wieczór, w południe, też można po jednej łyżeczce, żeby normalizować pracę układu nerwowego, żeby ten organizm z jednej strony wyciszyć, a z drugiej strony dać mu energię i siłę do działania. Bardzo znany doszap jest z tego, że on jest skuteczny przy anemiach i niedoborze żelaza. Dlatego i małe dzieci z przyjemnością będą go spożywać. I kobietom w ciąży można też go polecać, no i przy różnych innych przyczynach, yy, kiedy, no, albo takich już chorobowych zmianach, kiedy trzeba pomóc organizmowi poprawić tą formułę krwi. Jak przygotować w ogóle doszep w warunkach domowych? Przede wszystkim trzeba wybrać dojrzałe, miękkie i zdrowe owoce morwy. Może być przygotowany z morwy białej, może być z morwy czerwonej, może być z morwy czarnej. Ja na przykład w domu, no ja mam w ogrodzie mi rośnie morwa czarna, dlatego ja z morwy czarnej przygotowuję, tym bardziej, że wiem, że w czarnej to jeszcze więcej tych wszystkich składników jest. Ale z każdej można, jak najbardziej każda się nadaje. Najlepiej, jeżeli my nie będziemy ją myć. Natomiast kiedy nie myjemy, kiedy mamy ze sprawdzonego źródła, jak ja z drzewka. To zrywam albo czasami, jak chcę szybko uzbierać dużo, no to specjalne płótno po prostu kładę na ziemię i wtedy mogę trochę tam potrząść tym drzewkiem, żeby mi pospadały na płótno, a nie na ziemię, żeby nie zbierać później z ziemią, z mrówkami i tak To wtedy ja jagódki mam bardzo czyściutkie. I myć nie muszę. Natomiast jeżeli Wy kupujecie gdzieś z takiego źródła, no powiedzmy nie do końca sprawdzonego, gdzie nie wiecie, czy nie były one przypadkiem zbierane z ziemi, no to oczywiście wtedy trzeba je przepłukać. Później rozgniatamy te jagody, które już mamy, czy to przepłukane, czy po prostu tak uzbierane, rozgniatamy albo drewnianą łyżką, albo tłuczkiem, albo po prostu zakładamy jednorazowe rękawiczki i bardzo mocno zgniatamy to rękami i takie zgniecione jak puści sok, Dodajemy do tego odrobinę wody, zwykle na 1 kg owoców, dodajemy 50 ml wody i stawiamy na ogień. Na początku można na dużym ogniu, najważniejsze, żeby to się szybko zagotowało. Oczywiście trzeba mieszać, żeby nam nie przywierało do dna garnka. Następnie robimy mały ogień, gotujemy pół godzinki. Tyle. Później odstawiamy, dajemy temu trochę przestygnąć i to trzeba, z tego trzeba wycisnąć sok. Kiedyś Tradycyjnie to po prostu wyciskało się przez takie specjalne płótna. No, to bardzo dużo zachodu z tym, żeby to wszystko wycisnąć, sam sok i wyrzucić tą całą resztę. Natomiast w, tych, w naszych czasach, kiedy my mamy te sokowirówki soko, soko takie wolnoobrotowe no to nie ma nic prostszego jak ten sok przez sokowirówkę wirówkę czy sokowyciskarkę po prostu wycisnąć chwila i masz już gotowy sok który dalej trzeba gotować trzeba go wygotować żeby otrzymać taką bardzo taką bardzo gęstą konsystencję można powiedzieć konsystencję takiego płynnego miodu gotować to trzeba długo i Właśnie dopóki tą konsystencję nie uzyskamy i różnie bywa, czasami to trzeba pogotować nawet 3 godziny. Tak, długo to trwa, bo to trzeba na wolnym, wolnym ogniu. Ale jeżeli Wy, znowu takie zależy, ile Wy tego weźmiecie. Jak weźmiecie te 10 kilo owoców, no to tyle trzeba będzie pogotować. Natomiast, jeżeli Wy kupiliście kilogram owoców, to na pewno zajmie Wam to znacznie mniej czasu, żebyście się nie przerażały, ale to jest warte zachodu. Z tego można tak powiedzieć, że mniej więcej to się ugotuje do 30%. Jak weźmiecie z litra, z kilogramu, no tak jeżeli przykładowo powiedzieć, u mnie z kilogramu no to wychodzi taki mały słoiczek 100 gramowy, ze względu na to, że odrzucamy same te owocki, a zostaje nam sam sok i później ten sok jeszcze się ugotuje i robi się taki bardzo gęsty i nawet jak macie taki mały słoiczek z tego kilogramu, no to tego starczy na bardzo długo, bo spożywamy po łyżeczce i jasna sprawa, że jak ktoś jest bardzo chory, no to po łyżeczce trzeba Trzy razy dziennie sobie spożywa, ale tak to jedna łyżeczka dziennie profilaktycznie to jest fajne, ale powiem Wam, że fajnie tego zrobić jednak więcej. Ze względu na to, że w różnych sytuacjach to można stosować, a sam syrop taki już przygotowany, który Wam będzie gdzieś tam stał w chłodniejszym pomieszczeniu, no to jak najbardziej dwa lata będzie przechowywany. My też dlatego go tak ugotowujemy mocno, że on jest bez cukru. A będzie bardzo słodki i żeby on nam się nie popsuł, żeby tam pleśń jakaś się nie pojawiła, no to trzeba trochę pogotować. Dlatego też bardzo często w nowoczesnych przypisach dodaje się cukier, no bo wtedy gotujemy mniej, on szybciej się robi gęsty. No ale po co? Po co nam dodawać cukier, jeżeli my chcemy mieć takie, taki środek dla zdrowia, a nie szkodzić zdrowiu jeszcze tym cukrem? Po otwarciu trzymamy w lodówce. Zwykle zaleca się nie trzymać dłużej niż pół roku, ale no to takie zalecenie, że nie nie wiem, kto by pół roku trzymał to w otwarciu, bo nikt nie robi to w litrowych sło słojach, tylko w małych słoiczkach, żeby otworzyłeś w razie potrzeby, zużyłeś, otworzyłeś kolejny słoiczek. Także. No jedynie, że trzeba pamiętać, że jednak po otwarciu w lodówce trzymamy, bo to nie zawiera żadnych konserwantów i żeby nam po prostu się nie popsuło. Jakie są inne sposoby stosowania? Bo jeżeli chodzi o działanie terapeutyczne, no to już wiemy, ale na co dzień można dodawać po prostu do deserów, można dodawać do jogurtu, szczególnie dzieciaczkom, można dodawać do różnych sosów, na przykład w Armenii bardzo dużo spożywają mięsa, bardzo lubią mięso, lubią baraninę i do Różnych sosów mięsnych też dodają taki dosad. Nie zważając na to, że on jest bardzo słodki, to on jest tylko taką, można powiedzieć, no takim dodatkiem, jego dają niedużo, ale on niesamowicie zmienia smak potraw, a dodatkowo, tak jak mówiłam, mężczyźni szczególnie, które właśnie w tych krajach azjackich i tych wschodnich, no to oni jakby rządzą w kuchni, i oni wiedzą, co jest dobre dla mężczyzny, no i dla kobiet też, to dodają po prostu do wielu, wielu dań taki doszap w niedużych ilościach. Także zróbcie sobie, kochani, w domu. Stosujcie i nawet nie powiem Wam, jakie by były przeciwwskazania, bo takich przeciwwskazań nie ma specjalnie. Są pewne ograniczenia. No, na przykład, jeżeli ktoś jest alergikiem, no to jasna sprawa, że ogólnie alergicy chociaż nie spotkałam, żeby ktoś miał alergię na morwę, ale alergicy ogólnie na takie skoncentrowane soki no powinni uważać. Także nie mogą z tym przesadzać. Yy, mogą próbować po odrobince i jeżeli wszystko jest ok, nic się nie dzieje, to jak najbardziej, ale znowu takie, nie przesadzajmy. Również jeżeli chodzi o cukrzy, cukrzyków. przy cukrzyce morwa jest wskazana, bardziej są wskazane liścia i owoce świeże. Jeżeli chodzi o doszab, który jest bardzo wygotowany, skoncentrowany i tamtych naturalnych cukrów jest dość dużo, no to też nie poleca się więcej niż jedna łyżeczka takiego sosu dla osób, które mają cukrzycę. Także tylko takie ograniczenia. A natomiast ile korzyści dla naszego organizmu. I jeszcze yy, morwa jest w tym roku, no już nie jest jej dużo, bo to już koń, końcóweczka sezonu, ale na przykład u mnie jeszcze jest, bo to owocuje dość długo i możecie jeszcze sobie poszukać, może znajdziecie jeszcze to morwę i zrobicie dla siebie. Ale ogólnie to zastanówcie się, czy jeżeli macie taką możliwość, macie własną działkę, czy nie warto sobie posadzić drzewo, które jest po prostu skarbnicą zdrowia. Bardzo Wam dziękuję kochani za uwagę, że byliście ze mną. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w naszych następnych nagraniach. A ja z całego serca życzę Wam zdrowia. Do zobaczenia.